Polska Szkoła Pianistyczna, takie hasło wywoławcze. Myślę, że jeżeli chodzi o XIX wiek, można o czymś takim mówić, może w pierwszej połowie XX również, ale wiek XXI i ten czas, w którym w zasadzie wszyscy mają możliwość podsłuchiwania wszystkich, wszyscy mają możliwość kontaktowania się z profesorami na całym świecie, studiowania w różnych krajach, powoduje, że w zasadzie trudno jest rozdzielić coś takiego jak ten typowy polski pierwiastek. Być może do któregoś momentu było to na pewno wykonywanie mazurków, które jakby było zarezerwowane dla nas, ale już powiedzmy paręnaście lat temu, choćby Mark Luizada, grając je troszkę inaczej, pokazał, że może nie tylko ten nasz jakby punkt widzenia nawet na te nasze narodowe tańce jest akurat taki jedyny możliwy. I wydaje mi się, że w tej chwili albo muzyka Chopina jest odczytana w sposób szczery, albo nie. I nie ma to już chyba zbyt wiele wspólnego z narodowością. No, stał się świata obywatelem, tak jak to kiedyś Wieszcz powiedział. No i tak jest. Na pewno nie wyższość, na pewno nie przewaga. Jeżeli to może są takie elementy, które są nam bliższe, po prostu bardziej zrozumiałe, albo przez to, że są zrozumiałe, potrafimy lepiej pewne elementy odczuć. To na przykład, co czasami nie udaje się jeszcze, chociaż w coraz większym stopniu też się udaje, pianistom z Dalekiego Wschodu, gdzie w zasadzie te wszystkie elementy układanki są na swoim miejscu, natomiast całość jeszcze gdzieś trąci pewnym rodzajem sztuczności. To jest oczywiście kwestia bardzo indywidualna, ale być może coś takiego jest. Ale to trudno powiedzieć, że to jest kwestia polskości czy niepolskości. Francuzi też znakomicie interpretują Chopina, może troszkę inaczej. I tak samo wszystkie inne nacje. Może gdzieś mamy jakiś sentyment po prostu, znając go jako człowieka z wielkimi problemami, nie tylko właśnie takiego w tej chwili przedstawianego bardzo w cukierkowatej postaci, sztandarowym postaci i tak dalej. Tylko widzimy też te jego bolączki codziennego życia. Jak się czyta jego listy, to wtedy może się bardziej dociera do jakby do sedna. I przez to, że może ta nasza wiedza jest troszkę większa w tym temacie, może dlatego nam jest też prościej zrozumieć pewne sprawy. No i nie da się ukryć, że jakieś cechy narodowe są nasze, prawda? Takie troszkę tragizujące, fatalizujące, że może to nam pomaga. Fortepian historyczny. Bardzo ciekawe doświadczenie, wydaje mi się, potrzebne każdemu pianiście. Potrafi ten instrument oddać pewne bardzo subtelne rodzaje emocji, które nie są osiągalne dla fantastycznego, ale jednak może zbyt wyrównanego fortepianu współczesnego. Tutaj jednak każdy rejestr brzmi inaczej. I pewne skojarzenia, nawet już pomijając powiedzmy coś takiego jak preludium Azdów, te uderzenia zegara, oczywiście brzmią bardziej zegarowo, ale pewne skojarzenia stają się bardziej zrozumiałe, pewne frazy stają się bardziej plastyczne. Oczywiście coś za coś, instrument ma swoje ograniczenia w sensie wolumenu, ale Chopin nie lubił chyba takich wielkich zgromadzeń i raczej stronił od nich. To jest muzyka salonowa w pewnym sensie, oczywiście w dobrym tego słowa znaczeniu, i wtedy ten instrument się znakomicie adoptuje w tych pomieszczeniach, chociażby tak jak tutaj w sali w łazienkach. Nie da się oczywiście odwrócić kijem Wisły i rozwoju instrumentu, nie zaczniemy budować jedynie kopii. Natomiast wydaje mi się, że poza pracą nad warsztatem, poza pracą nad takim intelektualnym zrozumieniem, ten element brzmienia, element wybrzmiewania jest nieprawdopodobnie ważny u Chopina. Ten instrument jako instrument prostostrunny daje po prostu inne alikwoty przy wybrzmieniu, które czasami wydaje się, że były bardzo ważne dla Chopina. Pisząc pewne utwory, z całą świadomością pisał dlatego w ten sposób, że to właśnie tak brzmiało.
pewnych rzeczy nie oddaje współczesny fortepian, chociażby początku powiem za fantazji, czy preludium F-dur, kiedy to właściwie ta linia melodyczna, czy figuracja zmierza coraz bardziej do górnego rejestru. Tam to rzeczywiście jest niebiańskie, po prostu widzi się, jakby to niebo się otwierało. Na współczesnym fortepianie jest pięknie, ale to nie jest tak inspirujące do końca. Także są to dwie rzeczy, które się bardzo, bardzo uzupełniają, myślę. Współczesny fortepian, który jest przystosowany do współczesnych warunków estrady, nie do zastąpienia, i ten, który jest może bardziej do kameralnych sal, a może też i do studia nagraniowego, a przede wszystkim może być świetnym źródłem inspiracji dla każdego pianisty. I wtedy pewne cechy tego instrumentu można starać się przenieść na współczesny fortepian też, świadomie bardzo.